Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry. Dzisiaj was zaskoczę. Gdzie jedziemy, Becia? Zobaczyć, czy są zielonki. No, idziemy zobaczyć, czy są zielonki. To ciekawe. Ciekawe właśnie. No, bigosik pyszny. Tak, bigosik pyszny. Ciasto pyszne, właśnie zjedliśmy z kawką. Znaczy zostało nam jeszcze. No! Ten kawałek. No. Naprawdę wyszło bardzo, bardzo dobre. Tak delikatne. Ja już jedząc ciasto, to ja już miałam w głowie podobne ciasto budyniowe, tylko z czymś innym. Już miałam w głowie. Także będzie na pewno, ale nie teraz, bo teraz będzie jakiś pieczony. Ale, no. Ale mi by smakowało tam może galaretkę. Ale robotę wcześniej zrobiła czekolada gorzka, nie? Tak, słuchajcie, ta czekolada właśnie na wierzchu, ja dołożyłam jeszcze takich tych, nie wiem, tam krateczkę chyba, żeście zauważyli. I czekolada właśnie ta gorzka, bo tam jest mleczna z gorzką, że jest pod spodem. Słuchajcie, tu jest słodkie, a ta gorycz czy czekolady tak no, podbija smak, naprawdę. Nie, jeżeli ktoś lubi gorzką czekoladę, to dajcie, nie dawajcie samej mlecznej, dajcie na pół, pół na pół, albo samą gorzką. Tylko właśnie mówię, zależy jaką gorzką czekoladę będziecie mieli, to tyle będziecie musieli dać słodkiej śmietanki. Im więcej gorzka czekolada, tym więcej tej śmietanki się dodaje, żeby ją tą, w kąpieli wodnej tą czekoladę rozpuścić. Coś, patrzcie, coś jeszcze miałam. A wiecie co, ja dzisiaj wróciłam od tego, dzisiaj miałam trzeci zabieg na buzie. Trzeci zabieg i buzia już wygląda coraz ładniej. Jeszcze jeden ostatni będę miała w listopadzie, pod koniec listopada. No i pani powiedziała później, że chyba raz na pół roku, bo to wszystko zależy od buzi. Jedna buzia jest taka, że bardzo szybka naczynka, przykładowo się, czy trądzik się różowaty odnawia, a inna jest taka, że nie, że szybciutko. Tak jest. No, że ten, że na przykład jedni chodzą raz na pół roku, a inni na przykład raz na rok. Wystarczy odnowić sobie tylko jeden zabieg. Także zobaczymy. No i na pewno później powstawiam zdjęcia. Znaczy nie teraz, bo teraz to mam czerwoną, co nie? No bo to jest po zabiegu. Ale ja osobiście widzę bardzo dużą poprawę. Naprawdę. Ten policzek, ten prawy, to prawie w ogóle już nie mam czerwony. A po tych różnych maściach, tabletkach, to w ogóle nic nie daje. To jest szkoda wydawać pieniędzy. Dzisiaj pogoda piękna u nas. Piękna jest pogoda, słuchajcie. Jest 17 stopni, świeci słoneczko, ale czuć to ciepło. No, także cóż, widzimy się w lesie. No, witajcie w lesie. Zobaczymy, czy coś w lesie rośnie. Czemu? Ale to daleko. Dookoła. Będzie. Jeszcze przymrozków nie było. Bartek, nie będzie. Tam też jest sobota, świętoszów cały. No są. Musisz wejść tylko do lasu. Patrzcie, jakie zieloneczki rosną. Słuchajcie, w lesie więcej ludzi jak grzybów, ale Becia coś tu kroi. O, rydze! Ale ekstra. Zieloneczki, rydze sobie popieczesz, co nie? Myślę, że najpierw ten mały lasek tu obejdziemy. Ten, co nie? Ale nacharatałaś tych rydzów. Nauczyła się rozróżniać, nie?
Na ile ten robak ci zjadł? No sobota. My oczywiście na grzybach o 5 rano, nie? Czyli o 14. No, jest zieloneczka. Znaczy jedna, druga. Ale grubasek. Ho, ho, ho. Patrzcie, jakie grubaski. Piękne. Pani będzie zadowolona. Będzie kolejna ukryta. Kolejna, dwie. Pełna. No, widzicie? Ludzie zbierają też te grzyby. Ale mówiłem, że dobre flaczki z nich są, ale nam nie smakują. Chociaż już mam zielonek. Lecia znowu gdzieś zaginęła. Patrzcie, co tu rośnie. Jaki piękny kozak. Tu z tej strony, tak jakby zdjęcie zrobił, to by było ekstra. A pokaż swoje zbiory. Ja mam tyle. Ja też. Czyli mamy ponad pół wiadra zielonek. Także Becia będzie zadowolona. Zrobię wam jeszcze ze dwa zdjęcia kozaczka. Ale on wielki. No. Chodźcie, jaki kozak. Kozak babka. Tak, bo tu głównie tylko zielonki. No. Ale tak nie wolno. No ja wiem, kiedyś. W 36. Ty dzieckiem byłaś gdzieś tak przed wojną, nie?
No, także parę podgrzybków mamy. Kozacka, ale te. No, ale to jest las czysto zielonkowy. I to po ludziach idziemy, ile nazbieraliśmy. Patrzcie, ile tu pociętych. Ole tu natrachane. Dużo robaczywych jest. Chodzimy z tych szuwar. Wszędzie, wszędzie pocięte zielonki. O, tu coś rośnie. Tu uchowało. Trzeba tam wleść. Tu coś się uchowało. Zobaczcie, takie cztery. O, tam widzę następne. Także zbieram. No, także widzicie. Po ludziach przejdziemy i nazbieramy. No. No. A no tak. O, jeszcze ktoś przyjechał. Jakieś fruwajce mnie atakują. Gdzie swój samochód? Tam daleko aż? Do tego małego trzeba też wejść. Do tego małego tu. Ja idę, zobaczę. O, tam samochodów? No. Tu nic nie widać. Słoneczko świeci. Pięknie. Majcia zadowolona. Becia zadowolniona. Także wszystko. Idziemy tu, zobaczymy. No. Przejdziemy tu do końca i wrócimy drugą stroną. No, widzicie, wszędzie rosną zielonki. Dużo robaczywych. Ale tyle, co nazbieraliśmy, to dla Beci, to patrz jak rozjeżdżone. Przez czołgi. Tu jeżdżą właśnie czołgi. Z pobliskich koszar.
A to ktoś haratał, ale nie wszystko. A widzicie, jaka ładna została? Cholera się złamała. Jedną zostawił dla mnie. A nie, tu są jeszcze. Patrzcie. Ukryte. Trochę odkryję, bo nie widzicie. O. Las, brała. Las, zdrowioteńka. I jeszcze jedna. Grubasek. Las, też zdrowy. Piękny, duży. Wystarczyła jedna zimna noc i się pokazały zieloneczki. W oddali Becia z Majcią. Transzeje po czołgach i pomału będziemy wracać. Później wam jeszcze pokażemy, ile mamy. Co? Żebym ja cię słyszał. Tak. Jaki szałas. Jakie bunkry. Zaraz wam pokażę. Widzicie? Becia idzie do bunkra. Jakie pokopane. No, żołnierze się uczą. Okopy. Tu stanowisko ogniowe. Widzicie tu? Pod deską. A zwróciliście uwagę na te opony, co są przy drogach. Tu był kiedyś aerodrom. Uczyli się żołnierze jeździć samochodami ciężarowymi i powiem, że ja ich też tu uczyłem, jak byłem jeszcze w zasadniczej. No, jak byłem instruktorem nauki jazdy zasadniczej, a później przez kilka lat, chyba trzy, zawodowej. Uczyłem ich jeździć na starze 660, a później na starze 200. No, chyba 3 lata. A później się przeniosłem do policji wojskowej. No, a my idziemy już z powrotem, widzicie? Ile tu pozostałości jest? O, patrz, kajdanki. No to. Oni sobie coś. Może weźmiemy, co? Może nam się przydadzą wieczorem? No tobie się skuje. Będziemy tego. Ale bo się mogłoby no? No mogłoby. Puszki, napoje, wszystko.
No jak? Ale te kajdanki fajne były. Wzięliście kajdanki? Plastikowe? Wsadzasz łapki i zaciągasz. Jednak Becia przemyślała temat i mówi, że wieczorem się przyda. Tak? No. Jak tylko mnie łupie w kręgosłupie. Jak ktoś szczytnie w kręgosłupie, to... No. Ale motory jeżdżą. Wykorzystują. O. Słyszycie? A tak myślałem, że to zielonka jak siadłem, ale mówię. A? Becia, ty nie fisiuj. No i słuchajcie, tyle żeśmy nazbierali. A? Tutaj. Ładne. I tu wiadomo, że trzeba teraz je obczyścić z ziemi. Wypłukać porządnie. No, patrzcie. Ale pół ładne. Wiadra, czyli całe wiaderko będzie. No, takie całe. Prawie całe wiaderko. Zielone. Żeśmy się nachodzili, ale ludzi powiem wam normalnie multum. Teraz zjechały się jeszcze 3 samochody. No ale to i tak tyle grzybów nazbierać. Tak. A powiem wam, że tutaj tych lasów tutaj za koszarami to nie ma aż tak dużo, bo trzeba było iść fest daleko, no, co głębiej. Nie? Głębiej. A ciężko się chodzi, bo się chodzi po piachu. No także chyba już nie będziemy przedłużać, słuchajcie. My kończymy, jesteśmy tak zmachani i jedziemy do domu. No, także... Odpocznę trochę w domu i biorę się za grzyby. A tu jest co robić. No jest, bo te jest. Zielonki niektóre takie malutkie. Tak. Także kto nazbierał zielonki? Ręka jedzie. Do góry. Kto nie nazbierał, zostaje. Zostaje do jutra. Do jutra. No. Także trzymajcie się. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa.